Witam w kolejnym odcinku serii, gdzie budujemy stronę na WordPressie od zera. Seria jest o tyle szczególna, że wyjaśniamy sobie, dlaczego podejmujemy takie, a nie inne decyzje projektowe i nie tylko. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest formularzom kontaktowym. Na naszej przykładowej stronie formularze będziemy potrzebowali użyć w dwóch miejscach: do zapisu na szkolenie i do kontaktu. W samym WordPressie nie ma czegoś takiego jak formularz kontaktowy. Żeby uzyskać formularz, należy posłużyć się tak zwaną wtyczką. I teraz takich wtyczek do formularzy kontaktowych jest bardzo dużo i postaram się podać kilka takich wskazówek, które pomogą nam podjąć właściwą decyzję, który z tych formularzy wybrać. A więc tak, idziemy do sekcji wtyczki, a następnie wybieramy opcję dodaj nową. I tutaj mamy taką wyszukiwarkę różnych wtyczek do WordPressa. Tutaj mój panel boczny wygląda troszeczkę inaczej, bo ja używam WordPressa w tak zwanej wersji multi-site, ale generalnie ten ekran tutaj po prawej jest taki sam dla wszystkich WordPressów. I teraz tak, w pierwszym odruchu chcielibyśmy wpisać słowo formularz, bo szukamy wtyczki do formularza. Spróbujmy to wpisać, zobaczymy jaki będzie efekt. I teraz te podpowiedzi, te wtyczki, które tutaj WordPress nam zaproponował, to niekoniecznie jest wykaz tych najlepszych wtyczek do budowania formularzy. Zróbmy sobie mały eksperyment i otwórzmy tę samą kartę jeszcze raz. Ale tym razem wpiszmy to po angielsku, czyli będzie form. I już widzimy, że teraz dostaliśmy nieco inny wykaz. Tutaj mamy tak, formularz. A tutaj form. I ten wykaz po angielsku jest bardziej adekwatny. Dostajemy więcej właściwych wtyczek i dlatego polecam zawsze wyszukiwać te wtyczki po angielsku. No dobrze, mamy tutaj kilka jakichś propozycji i teraz widzimy, że jest ich całkiem sporo. I pytanie, którą wtyczkę wybrać? Czym się kierować? Dwa takie podstawowe kryteria w pierwszym odruchu to jest liczba aktywnych instalacji tutaj i też te opinie klientów, ile jest gwiazdek. I jak widzimy, pierwsza z zaproponowanych wtyczek ma ponad 5 milionów aktywnych instalacji, więc wydaje się dosyć dobrym wyborem. 4 gwiazdki to jest też całkiem dobra ocena, ale niekoniecznie od razu musimy się pokusić i naciskać przycisk instaluj. Dobrze jest kliknąć tutaj w tą opcję więcej szczegółów i sprawdzić tak zwaną stronę domową wtyczki. To jest strona, gdzie możemy się więcej dowiedzieć o tej wtyczce, więc spróbujmy sobie kliknąć tę pierwszą. I tutaj już mamy jakby taki pierwszy sygnał ostrzegawczy, że być może niekoniecznie musimy tej wtyczce zaufać. Dlaczego? Dlatego, że mamy tu jakieś reklamy, nie ma wersji płatnej tej wtyczki. Ta strona wygląda jakby sprzed 10 czy 20 lat i to są takie niepokojące sygnały. Oczywiście my nie chcemy korzystać z płatnej wersji wtyczki, ale jeżeli autor dostarcza tylko wersję darmową, to możemy już mieć jakieś wątpliwości, czy on traktuje poważnie ten swój biznes. Dlatego, że wtyczki, które dostarczają wersje płatne, w ten sposób sobie budują tak zwany model biznesowy i starają się, żeby ta wersja darmowa, którą my będziemy sobie pobierać, była na tyle profesjonalna i dobra, żeby przyciągnęła klientów do kupowania płatnych dodatków. Więc jeżeli wtyczka nie posiada wersji płatnej, nawet jeśli jej nie potrzebujemy, to nie jest już dobry znak. Dlatego ja bym tutaj sobie zrezygnowała z tej opcji i sprawdziła jakichś innych kandydatów. Ok, ten następny ma 200 tysięcy instalacji, więc wydaje się mało w porównaniu z tym pierwszym. Sprawdźmy sobie jakieś następne opcje. Kolejny również, 80 tysięcy, za mało. O, tutaj wydaje się być dobry kandydat, bo jest ponad 5 milionów aktywnych instalacji i 5 gwiazdek. Więc robimy to samo. Więcej szczegółów. Strona domowa wtyczki. I tutaj widzimy, że kryje się za tym jakaś poważna firma, ma jakieś pakiety, są drogie, ale to znaczy, że
ta firma oparła swój biznes właśnie o rozwój takich wtyczek do robienia formularzy i możemy się spodziewać, że ta wersja darmowa też będzie profesjonalna, bo będzie to wabikiem tej firmy, żeby przyciągnąć później kolejnych klientów. Więc to się wydaje bardzo dobry kandydat. Sprawdźmy, co mamy dalej. Tutaj jeszcze jest jakaś wtyczka, niezbyt pasuje. Ta ma za mało instalacji. Ninja Forms, ponad 1 000 000 aktywnych instalacji, 4,5 gwiazdki, bardzo dobry kandydat. Sprawdźmy więcej szczegółów. I ponownie, profesjonalna strona. Firma wydaje się budować cały swój biznes w oparciu właśnie o wtyczki do formularzy. Oferują jakieś wersje płatne również, więc jest to dobry sygnał. A zatem mamy 2 dobrych kandydatów, Ninja Forms i WP Forms. I teraz tak na dobrą sprawę to wcale nie jest takie proste zdecydować bez testowania, która wtyczka nam się lepiej posłuży. Można przetestować szybciutko te 2 obie i ja tutaj, żeby ułatwić sprawę, powiem, dlaczego zdecydowałam się ostatecznie na wtyczkę Ninja Forms. Otóż wtyczki te w tej podstawowej funkcjonalności mają podobny interfejs użytkownika, łatwo i szybko się te formularze konfiguruje, natomiast wtyczka WP Forms ma mniej pól podstawowych, tutaj taki podgląd. Te wszystkie dodatkowe pola są dostępne za opłatą. Dlatego na potrzeby naszego prostego formularza do zapisów i formularza kontaktowego zdecydowałam się wykorzystać wtyczkę Ninja Forms. Instalujemy tą wtyczkę i włączamy. Pojawiła nam się tutaj nowa sekcja Ninja Forms. Wejdźmy w jej cockpit. Mamy utworzony jakiś przykładowy formularz kontaktowy, ale my sobie stworzymy nowy od zera. Zacznijmy od pustego formularza i zobaczmy, jak łatwo taki formularz stworzyć. Będziemy potrzebowali uzyskać od naszego kandydata imię, nazwisko, adres e-mail. Po prostu sobie przeciągamy te wszystkie pola. Będziemy też chcieli w naszym przypadku numer telefonu. I teraz możemy sobie te pola tutaj ustawić jako wymagane. Numer telefonu możemy zostawić tak jak był. Dodamy sobie też jeszcze pole, które wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, więc będzie to tak zwane pole, jedno pole wyboru, taki checkbox pojedynczy, który należy zaznaczyć. Tam wpisujemy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Można dopisać zgodnie z polityką prywatności. I oczywiście robimy to pole wymagane. I właściwie to by było na tyle, ale przydałaby nam się jeszcze tak zwana ochrona antyspamowa. I tutaj najprostszym sposobem będzie wykorzystanie tak zwanego pola antyspam, dlatego że wykorzystanie tak zwanych pól reCAPTCHA wymaga tam integracji z odpowiednim serwisem Google'a, zarejestrowanie się, więc to jest najprostszy sposób. Przyciągnijmy sobie to pole. I polega to na tym, że zadamy użytkownikowi pytanie, poprosimy go o wpisanie czegoś, co jest w stanie zrobić człowiek, a nie robot. Ja tutaj sobie tak wymyśliłam, że to będzie wpisz nazwę tej strony. Do podpowiedzi 10 liter. I w nawiasie ochrona antyspamowa. I odpowiedź to będzie webografia. Tu jeszcze możemy dodatkowo podpowiedzieć, że to będzie webo z kropeczkami. I jeszcze brakuje nam przycisku wyślij. Możemy też sobie tutaj zmienić tą etykietę przetwarzania, na przykład przetwarzanie formularza.
Formularz jest gotowy. Możemy tutaj sobie go podejrzeć, jak on będzie wyglądać. Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu. Wyrażam zgodę. Ok, ewentualnie to możemy sobie przeciągnąć trochę niżej. To jest taki fajny interfejs drag and drop, więc spróbujmy go opublikować. Dodamy sobie tytuł tego formularza, bo jak będziemy mieć więcej na stronie, żebyśmy łatwo wiedzieli, który służy do obsługi którego, to będzie taka nasza wewnętrzna nazwa. Zapisy na szkolenie. Formularz został opublikowany, możemy go zamknąć. Tutaj jest ten nasz formularz. Ten shortcode możemy zignorować, to jest taki stary sposób dodawania formularzy do strony. My sobie dodamy ten formularz poprzez blog. A więc tak, idziemy do strony, na której chcemy ten formularz umieścić. To będzie u nas strona zapisy. I na razie z tą stroną nic więcej nie robimy, oprócz tego, że wstawimy sobie formularz do testów. Szukamy tego formularza, Ninja Form pojawił nam się. Wybieramy nasz formularz. OK. Aktualizujemy stronę. I sprawdzamy, jak to wyszło na froncie. Jest formularz. Możemy go sobie teraz przetestować i zobaczyć, czy przyszedł e-mail zgodnie z tymi domyślnymi ustawieniami, powinien trafić na skrzynkę administratora tej strony. Przetestujmy sobie formularz. Dobrze testować formularze, będąc niezalogowanym, czyli najlepiej po prostu sobie otworzyć tą stronę w tak zwanym trybie incognito. Formularz został przesłany. Wracamy do naszej strony. Wchodzimy w sekcję zgłoszenia. Wybieramy formularz. I widzimy, że dostaliśmy zgłoszenie od Aliny Nowakowskiej, naszej fikcyjnej postaci. Tak wygląda e-mail, który dostanie administrator. Jeżeli byśmy chcieli sobie zmodyfikować, co w tym e-mailu ma się pojawić, możemy to zrobić przechodząc do ustawień formularza. Wybieramy jeszcze raz. Wiadomości, e-mail i działania. I to jest ten e-mail. Tu możemy sobie na przykład dopisać użytkownik przesyła takie dane. Możemy sobie też dodać e-mail, który dostanie użytkownik, który wysłał ten formularz. I tutaj ten e-mail ma trafić nie do administratora, tylko do tego użytkownika. A więc osoby, która podała nam e-mail w formularzu. Podajemy tytuł. Dziękujemy za zapis na szkolenie i tutaj możemy mu coś napisać. Cieszymy się, że tam możemy Cię gościć, staw się w tym i w tym miejscu i tak dalej, pozdrawiamy. Jakiś tam zespół XX. Tu podajemy adres zwrotny, możemy to bezpośrednio podać tam, gdzie chcemy, żeby ten człowiek nam odpisał. Na przykład może to być konkretny adres, może to być adres administratora tej strony. Zapisujemy zmiany, opublikowujemy i w momencie, kiedy teraz przetestujemy ten formularz jeszcze raz, oprócz tego, że administrator dostanie powiadomienie, że przyszły jakieś nowe dane, to jeszcze ten człowiek, który nam wysłał formularz, też coś dostanie na swoją skrzynkę. A proszę, i tak wygląda przykładowy e-mail zwrotny, który dostała osoba wysyłająca formularz. Na koniec pokażę jeszcze, jak usunąć tutaj ten napis, tytuł formularza, bo to też może zająć chwilkę, zanim dojdziemy, jak się tego pozbyć. Robimy to w zakładce zaawansowane, ustawienia wyświetlania. I tutaj mamy takie pole wyświetl tytuł formularza. Ono domyślnie jest włączone i dlatego zobaczyliśmy ten tytuł na frontendzie.
Ja sobie go wyłączę. I jeszcze raz zapiszemy zmiany. I teraz, kiedy obejrzymy sobie tą stronę na frontendzie, widzimy już, że tego tytułu nie ma. Nasza docelowa strona z formularzem będzie wyglądać oczywiście o wiele ładniej, bez tego paska bocznego, z dużym obrazkiem na górze. To zostawiam już jako ćwiczenie, dlatego że wszystkie te techniki, jak to zrobić, omówiliśmy w poprzednich lekcjach. Natomiast taka dobra rada, kiedy wstawiamy formularz do strony jako blok, dodajmy go do bloku o ograniczonej szerokości, żeby nie rozciągał się nam po całej szerokości strony. Na przykład jako część kolumny, tak jak w tym przykładzie. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na mój blog o WordPressie, Agnieszka Bury.